Może jeszcze tak dogram chwilkę, bo to światło zmienię. Pokażę mniej więcej, jak to wyglądało. No. A, to nie tu. Z powrotem wrócę do trochę jaśniejszego. W tej chwili obecnie tak właśnie mi ostatnie 2 tygodnie świeciło, czyli powiedzmy jakieś 80%. Ale spróbuję wrócić do, to chyba było poprzednio. Tak, o, do tego, tu już prawie 100% żółtego, żółtego-białego, tak, warm white i dosyć sporo, 75% cold white. No, czerwone widać 70 jakieś procent. I 50% niebieskie. Nie, pure, pure white jest 75%, a cold white to jest to zimne takie, ono mi się nie podoba, bo takie trupie zabarwienie ma to akwarium. Nieładne. To to daje jako najmniej. No i zobaczymy, jak na tym pociągnie. Za 2 tygodnie. O, tak to wygląda. No, pewnie to się nie da zauważyć, bo tak po przełączeniu z aplikacji na aplikację trochę to trwa. Ale tam jakaś tam różnica w świetle jest, bo jak ja sobie to widzę, przełączam, to to minimalnie jaśniej jest. Być może to roślinom już wystarcza, żeby lepiej podjęły fotosyntezę i mniej dla glonów zostaje. I może poczekamy, zobaczymy z tydzień, dwa, jak się pojawią na szybach znowu zielone, to znaczy, że to jeszcze za mało światła. Albo wtedy zwiększymy jeszcze światło troszkę, ile się da, albo CO2. Bo tak mniej więcej 2 tygodnie miałem na poprzednim ustawieniu, czyli na tym. No i te 2 tygodnie widzieliście efekt, jaki był zielony w poprzednim filmiku szyby. Także jak wrócę sobie na to, to miejmy nadzieję, że to zielone albo nie wyjdzie, albo wyjdzie dużo później. I wtedy coś się potwierdzi lub odwrotnie, lub nie. Obadamy. Pole tutaj sobie pływają. No to tylko tyle chciałem dograć, dokręcić, żeby takie było unaocznienie zmiany mniej więcej, jaka będzie wprowadzona. I czy to da efekt w postaci mniejszego zapylenia szyb? No to się przekonamy za jakieś 2 tygodnie, bo łatwo policzyć, bo jest 1 sierpień, wtorek. I się okaże. A co do podmianki, to zdecydowałem się, będę już robił ją jutro, żeby było jak najbliżej początku miesiąca. Też, żeby łatwo było, tak jak wspominałem wcześniej, te podmianki, w tych podmiankach się orientować w terminach. I już wody sobie tam szykuję, RO sobie nalewam, żeby na jutro już mieć gotowe. No tam z 20, może 30 litrów podmienię, bo mam baniak 20-litrowy i tam jedno wiadro jeszcze dodatkowe doleję i wtedy się podmieni 30 litrów. Tu jest, szacuję, 160 może litrów netto. No to tak mniej więcej to będzie wyglądało. Ok, no to na razie tymczasem dzięki za uwagę. To tu jeszcze może pokażę, właśnie woda się nalewa. RO już się nalało tyle do baniaka. Reszty kranówką dolejemy. Bo tak będzie 1/4 kranówki może. A to jeszcze tutaj wiadra naszykowane też
będzie wcolać wodę. No i jutro się zrobi tą podmiankę. Akurat musiałem tu szybko podlecieć, bo mi zaczęło tutaj czujnik, taki mam włożony, jak widać, poziomu wody. I on mi pikał, żeby już wyłączyć, bo nie chciałem więcej wody RO, bo tu będę dolewał jeszcze kranówkę. No i tutaj mi on sobie pikał i mnie zawołał, więc zanim wyłączyłem, to spauzowałem i mogłem wam to jeszcze przy okazji pokazać. O, w kuchni korzystam z takiego, w kuchni, z którego korzystam na co dzień. RO herbatkę się tam z tego gotuje, zupki i tak dalej, czy do gotowania ziemniaków. O, chyba właśnie takie tryngotanie. O, takie tryngotanie to jest ten alarm. O, i tak to wygląda. I człowiek jest w razie powiadomiony. Można sobie telewizję oglądać, a baniak się nie przeleje w razie czego. Jak to? A tutaj, cyk, a tu. O. I się, bo już raz czy dwa razy kuchnię sobie zalałem bez tego czujnika. Przegapiałem zawsze. Człowiek myśli, a upilnuje, a potem w telewizji coś się zaoglądał. Człowiek i niestety powódź. Cała kuchnia pływała w wodzie. Dobra, to tyle tytułem na dzisiaj. Pozdrawiam, do następnego. No, jak to się wyłącza?